słuchaj, się za zaproszenie w ogóle. Chyba pierwszy raz jestem w ogóle w Kielcach, także szkoda, że tylko tak dosłownie na 2 czy 3 godziny. Dobra, sadzę się na Marzli i to wszystko dzisiaj wam chciałem opowiadać o temacie, z którym jakiś czas temu miałem dosyć dużą styczność i który nas w kilku miejscach uratował. Zatem to o aplikacyjnych metrykach, czyli co da się z aplikacji wyciągnąć, co da się z infrastruktury wyciągnąć i jak te wszystkie rzeczy połączyć ze sobą i ewentualnie jakich narzędzi można użyć, żeby sobie pewne rzeczy gdzieś tam ułatwić. Ja mieszkam we Wrocławiu na co dzień, pracuję we własnej firmie, też na własnej miejskiej. Pracuję też dla Botegi, pewnie gdzieś może stąd mnie gdzieś tam mam nadzieję kojarzycie. Słuchajcie, o czym chciałem w sumie powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że jesteśmy w sumie wszystkimi w większości tutaj myślę programistami, tak? Znaczy programistami, czyli po pierwsze lubimy kodować. Myślę, że to jest nasz taki główny, że tak powiem, obowiązek gdzieś tam przy projekcie. Czyli lubimy pisać ten kod, lubimy nad nim myśleć, lubimy go projektować, lubimy zbierać wymagania. Część z nas lubi to testować, mam nadzieję. I część z nas jest odpowiedzialna za zrealizowanie tego kodu na produkcji. Tak? I nie wszyscy to lubią, ale to czasami pociąga za sobą pewne rzeczy, które trzeba pamiętać. I w sumie te wszystkie trzy obszary, bo to nie są to wszystkie jedyne obszary, które musimy gdzieś tam zaadresować w naszej pracy, ale można by sobie zadać pytanie, czy to, że my zakomitowaliśmy ten kod do repozytorium, tak, czy odpaliła się jakaś tam statyczna analiza kodu, że przeszedł cały pipeline, to się wszystko zbudowało i finalnie to wylądowało na produkcji, to można sobie zadać pytanie, czy to jest jakby koniec naszej odpowiedzialności i czy jest coś ewentualnie dalej. Czyli czy tak naprawdę my jako programiści też możemy być odpowiedzialni za utrzymanie pewnych rzeczy na produkcji. Oczywiście w zależności od firmy, w której pracujemy, tak, czasami występuje taki problem, że z jednej strony mamy deweloperów, osoby, które są odpowiedzialne za wytworzenie oprogramowania, z drugiej strony mamy zespół jakichś administratorów, jakichś devopsów, którzy są odpowiedzialni za wrzucenie tego na produkcję, za utrzymanie tego środowiska produkcyjnego. I pomiędzy tymi, że tak powiem, grupami ludzi jest po prostu obszar ziemi niczyjej. I tam się czasami dzieją różne rzeczy. Nie? To znaczy, tam żyją potwory, krótko mówiąc. Czyli nasze rozwiązanie rzucamy sobie na produkcję i co tam się będzie działo, czasami to zależy. Nie? Tak jakby, co się tam może wydarzyć. Przykładowo. Administratorzy obserwują na przykład, że nasze serwery produkcyjne są bardzo mocno obciążone. Tak? I w wyniku na przykład, nie wiem, opublikowania jakiejś nowej wersji, aplikacja zaczyna mniej używać zasobów. Pytanie, czy to było celowe, czy to nie było celowe. Albo odwrotnie, że aplikacja po wrzuceniu na produkcję zaczyna zżerać, nie wiem, 20% więcej CPU, 20% więcej sieci itd. Czy to było celowe, czy to nie było celowe. I pozwólcie, że mam podstawić taki kontekst. Kilka lat temu miałem okazję pracować w Warszawie przy takim malutkim systemie. Budowaliśmy system do rekomendacji kontentu. Aplikacja, która być może nawet byliście użytkownikami, nieświadomymi, polegała sobie na tym, że bardzo dużo danych trafiało do tego systemu. Tam te wszystkie dane były mielone jakimiś tam dosyć skomplikowanymi algorytmami i finalnie były wykorzystywane na różnych portalach informacyjnych do tego, żeby zatrzymać was jako użytkowników, ale troszeczkę więcej, żebyście więcej klików zrobili, więcej page viewsów, no i żeby po prostu, że tak powiem, strumień finansów za reklamy gdzieś tam lał się dosyć szerokim strumieniem. I ta aplikacja powstawała tak naprawdę od pustego repozytorium do systemu, który działał na mniej więcej 40 maszynach. I oczywiście był tam sobie jakiś monitoring infrastruktury oparte o jakieś takie rozwiązania typu Zabbix, Nuggets, czy takie powiedziałbym standardy jazzowe, które były odpowiedzialne były za sprawdzanie, czy maszyny nie są obciążone, czy dyski mają odpowiednie, że tak powiem, jeszcze wolne jakieś tam przestrzenie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co się zazwyczaj gdzieś tam umieszcza w tym systemach. Ale i tak potrafiliśmy jakby z tych systemów nie dostać pewnego jakby obrazu sytuacji. Nie? To znaczy i tak pomimo tego samego monitoringu nie mieliśmy pewnego obrazu, jak to wszystko wygląda. Troszeczkę ten rzutnik chyba kolorów nie daje. Tam było napisane, jeżeli nie potrafisz zarządzać czymś, czego nie potrafisz zmierzyć, tak? Czyli słynna fraza Deminga. I doszliśmy do wniosku, że w sumie my nie potrafimy tego systemu kontrolować tak, jakbyśmy chcieli, ponieważ nie do końca wiemy, jak ten system się zachowuje, także od strony aplikacyjnej. I co się stało? Stwierdziliśmy, że dobra, to czas zacząć zbierać jakieś metryki z tego systemu. Tak? I pierwsza wersja, wydelegowana dosłownie w jeden dzień, pozwalała agregować jakieś wartości, które dla nas były interesujące,
co tam było zbierane, to za chwilę, w takich, powiedziałbym, slotach godziny. Tam nie było czasu w tym systemie wówczas na jakieś bardzo, że tak powiem, zaawansowane i sophisticated rozwiązania. Po prostu cokolwiek, co bylibyśmy w stanie zrobić bardzo, bardzo szybko, co nam pozwoli reagować w jakimkolwiek stopniu było dopuszczalne jako to MVP pierwsza wersja. I pierwsza wersja wyglądała dosłownie tak. Data, nazwa metryki, ilość tej metryki. No jak łatwo się, że tak powiem, tak domyślić, ta metryka po pierwsze musiała być przechowana, tam jakieś zwykłe bazy relacyjne były wykorzystywane, musiała zostać zaprezentowana, była wzięta jakaś biblioteka do wizualizacji takich danych, żeby zobaczyć trendy. Tak? To polegało na tym, że chcieliśmy zobaczyć, jak ta aplikacja się performuje na poszczególnych jakby obszarach, na których ona była uruchomiona. No i już się dowiedzieliśmy paru ciekawych rzeczy, że na przykład użytkownicy w Polsce zachowują się zupełnie inaczej niż użytkownicy na Ukrainie. Bo chociażby z dostępem do internetu było tam na tamten czas troszeczkę inaczej i na nas to wpływało. I te metryki też były wymyślane po to, żeby jakby zacząć mieć możliwość zareagowania. Jednocześnie ich największą wadą było to, że rozdzielczość godzinowa to po prostu dramat. Tak? Ale z drugiej strony możliwość jakiejkolwiek reakcji w tamtym okresie czasu i po, że tak powiem, zainwestowaniu jednego dnia developmentu i wrzucenie na produkcję, to wydawało się dosyć wystarczające. Tak? I zaczęliśmy z tej aplikacji zmieniać metryki, to znaczy ile czasu na przykład aplikacja potrzebuje w pewnych obszarach swojego działania, ile czasu potrzebuje na przykład, nie wiem, na nawiązanie połączeń sieciowych, ile czasu potrzebuje aplikacja na przetworzenie tych danych i potem na ich przesłanie do użytkownika. Zaczęliśmy sobie wyciągać z tego różnego rodzaju metryki. Tak? Może być trudno to przeczytać. Jakbyś Paweł był w stanie coś tam poczarować z rzutnikiem. Tak, to nie była bardzo prosta definicja metryki, czyli coś, co się tak naprawdę wartość ciągle, która się zmienia w czasie, której zmiany mogą być dla nas jakimkolwiek interesujące. Cokolwiek się zmienia w czasie, tak? Czy to będzie obciążenie CPU, czy to będzie ilość requestów obsługiwanych przez aplikację, czy to będą response time z tego systemu. W sumie to nie ma znaczenia. Mamy coś, co byśmy chcieli tak naprawdę mierzyć. Być może to będą rzeczy bardzo mocno techniczne, być może to będą rzeczy dosyć mocno biznesowe. A jeżeli byśmy sobie mieli odpowiedzieć na bardzo proste pytanie, co chcielibyśmy mierzyć w aplikacji, to zasadniczo odpowiedź jest jedna. Wszystko, co jest z jakiegokolwiek powodu istotne. Jeżeli istotne będzie na przykład z naszego technicznego punktu widzenia, na przykład ilość, nie wiem, requestów na sekundę na jakiejś tam warstwie, response time, przetwarzaniu danych, obciążenie CPU, widzicie, można tutaj mieszam takie rzeczy infrastrukturalne, jakieś powiązane z hardwarem i, że tak powiem, z aplikacją, czy to będą na przykład zliczanie wywołań metod funkcji gdzieś tam class, które są w kodzie oznaczone jako deprecated, czy to będą na przykład jakieś metryki biznesowe, typu unikalne liczba unikalnych użytkowników korzystająca z danej funkcjonalności itd., itd., to w sumie to nie ma znaczenia. Chociaż ten drugi przykład, który tu był przytoczony, czyli zliczanie funkcji oznaczonych jako deprecated, dosyć ciekawie było kiedyś wykorzystywane w naszej klasie. Dawno temu miałem okazję pracować przy tym portalu i tam się zdarzyliśmy właśnie z problemem, że jeżeli jakiś zespół chce usunąć pewien kod, to z zasad tego, że tam były wykorzystywane języki dynamiczne, nie do końca było jasne, czy i nawet statycznie on jest kodu, można było wychwycić, czy tą funkcję można bezpiecznie usunąć z kodu. Tak? Więc jakby był przetwarzany cały taki proces usuwania, był przeprowadzany cały proces usuwania danej metody, gdzie na początku była ona oznaczana jako deprecated jakiegoś dnia, zespół dostawał informacje i czas na reakcję. Po upływie tego okresu czasu metoda jeszcze nie była usuwana, kod jeszcze nie był usuwany, tylko były wstawiane właśnie metryki, czy ktoś jeszcze tego używa i dopiero po miesiącu czasu, jeżeli nikt tego faktycznie nie używał, to ten kod był swobodnie usuwany. No i dlaczego powinniśmy takie rzeczy mierzyć? Przede wszystkim chyba jakichś insightów, żeby zobaczyć, jak ta aplikacja performuje na produkcji. Tak? Bo na środowisku deweloperskim no to pewne rzeczy będą siłą rzeczy tego unikać. I pierwotne rozwiązanie, które było zaaplikowane w tym projekcie, takie powiedziałbym bardzo mocno in-house'owe, po chwili zostało zmienione na rozwiązanie oparte o bazę danych Time Series. Tak? Czyli bazę danych... Tak. Myślę, że te slajdy później gdzieś będą, jeszcze będzie można sobie tą definicję przeczytać. Czyli bazy danych Time Series, bazy danych zorientowane na przechowywanie danych metrycznych, które są, powiedziałbym, dosyć mocno specjalizowane, optymalizowane pod to, żeby przetwarzać dane, które się zmieniają pod kątem czasu, powiedziałbym, bardzo często zachowanie jakiegoś tam SQL-u podobnego interfejsu. I bardzo szybko takie bazy w tym projekcie zapiliśmy.
Nie? Znaczy takich rozwiązań rzeczywiście na rynku jest bardzo dużo. A my się zdecydowaliśmy wtedy na stos TIKA, czyli zestaw czterech aplikacji. Telegraph, Influx, Chronograph i Capacitor i... Chronograph i Capacitor. Tych dwóch elementów ostatnich raczej nie używaliśmy, używaliśmy tych pierwszych. Zestaw czterech aplikacji. Tak ciekawości, kto z Was używa tych systemów? Okej. Ktoś? Dobra. I z czego składa się ten stos TIK? On się składa z czterech aplikacji. Z Telegraphu, bazy metrycznej Influx, Chronographu i Capacitora, które razem stanowią pewien taki dosyć mocno komplementarne rozwiązanie, w którym jesteśmy w stanie zasilić naszą bazę metryczną. Ta baza Influx to jest właśnie baza typu Time Series, do której można wkładać dane metryczne za pomocą chociażby właśnie tego wspomnianego Telegraphu. Małego demona, który jest instalowany na poszczególnych nodach naszej aplikacji, na poszczególnych serwerach, które to jest napisane w Go, to jest dosyć szybkie i lekkie, które będzie się zajmowało tym, żeby przepychać te dane metryczne z różnych źródeł do naszej bazy. A później możemy sobie coś dalej z tymi danymi zrobić. Tak, możemy je sobie na przykład do chronografa, że tak powiem, gdzieś tam popchnąć i je zwizualizować. Ewentualnie możemy sobie jakieś tam takie transformacje ETL-owe, jakieś alerty na tym ogóle kapacitora zaaplikować. I czym właściwie jest ten Telegraph? Telegraph to jest prosty demonik, który można sobie zainstalować na poszczególnych nodach naszej infrastrukturze, na serwerze bazdanowym, na serwerze aplikacji webowej, na serwerze z jakąś inną usługą, nie wiem, może jakiś proxy macie, jakiegoś balansera. To jest oprogramowanie, które ma bardzo dużo gotowych pluginów, za pomocą których jest w stanie się na przykład podłączać do różnego rodzaju serwerów, typu właśnie bazy danych, nie wiem, jakieś tam Oracle, Postgresy, MySQL, Mongo i tak dalej, tak dalej. Tam jest całkiem sporo. Ewentualnie do jakichś web serwerów, do systemu operacyjnego. To nie pamiętam dokładnie liczby pluginów, ale wydaje mi się, że są 70. Większość z takich właśnie rozwiązań jak bazy danych, jak jakieś inne serwery wystawiają jakieś takie podsumowania. Tylko na przykład, nie wiem, jeżeli używacie Redisa jako tej bazy Key Value Storage, dosyć szybkiej, no to ona wystawia jakieś polecenie, chyba nazwie stats, które za pomocą tego można zobaczyć aktualne statystyki, jak ta baza performuje. I taki Telegraph po odpowiednim skonfigurowaniu jest w stanie się podłączyć do takiego na przykład Redisa albo do jakiejś innej bazy, wykonać to polecenie, przepasować output i pchać to do bazy metrycznej. I możemy zacząć oglądać zmiany naszych pracy, naszych rozwiązań, naszych serwerów w czasie. Nie? Bo zrobienie takiego snapshota, popatrzenie na metryki w jednym momencie czasu jest niewystarczające. Trzeba zobaczyć, jak to się zmienia w czasie. Czy na przykład nie mamy jakichś pików w jakiejś określonej godzinie, albo coś tam się na siebie nachodzi i tak dalej, tak dalej. Jednocześnie Telegraph potrafi wystawić dodatkowe interfejsy. Nie musi się tylko podłączyć do jakichś źródeł, typu właśnie jakaś baza danych, czy system operacyjny, czy jakiś inny serwer. On też wystawia jakieś tam protokoły, znaczy jakiś portal wystawia protokoły, za pomocą których z aplikacji można się do tego podłączyć i wypluć jakąś informację. Okej. Okay. Te dane finalnie trafiają do bazy danych. I to baza danych, to jest to baza typowa relacyjna. Rzeczywiście będziemy się posługiwać jakimś tam dialektem SQL. Prosty przykład, jak w praktyce coś wygląda. Można sobie tak jak w większości baz danych utworzyć jakąś bazę. Zobaczyć, jakie bazy są dostępne w systemie. Można się zeswitchować do danej bazy, po czym można włożyć do tych że tak powiem, wirtualnych tabel w cudzysłowie, pewne informacje. Tak? Okej, struktura z tego inserta jest minimalnie inna niż takiego typowego SQL-a, ponieważ mamy jakieś wartości, to są właśnie nasze metryki, i mamy też pewne parametry, które będą opisywały jakieś, że tak powiem, jakby tagi dla tej informacji. To są, by the way, właśnie z tamtego projektu fragmenty danych, które gdzieś sobie wyciągnęłem na potrzeby tej prezentacji. No i skoro te dane włożyliśmy w jakiś sposób, tutaj w tym przypadku takim insertem, to te dane można też wyciągnąć. Tak? To znaczy, możemy sobie wyselektować te informacje, mamy wartości, mamy te wszystkie informacje, które wcześniej były tutaj włożone z odpowiednimi parametrami. I nie ma tutaj konceptu jakiegoś identyfikatora autoimplementacyjnego, tylko to wszystko jest rejestrowane w kontekście czasu. Tak?
stąd cała nazwa baza danych Time Series. Oczywiście ta struktura jest dla nas bardzo mocno dynamiczna. Jeżeli będziemy na przykład będziemy mieli aplikację na działającą na kilku nodach, to na przykład z automatu te wszystkie informacje mogą zostać ostrzeżone na przykład o hosta, z którego te dane pochodzą. Bardzo przydatna rzecz, bo w tej aplikacji zdarzyła nam się dosyć ciekawa sytuacja, gdzie, tak jak widzieliście, aplikacja działa na kilkudziesięciu maszynach i nagle dla jednego klienta coś tam przestawało poprawnie działać. Okazało się tak naprawdę po analizie właśnie takich danych metrycznych w ujęciu per host, na którym ta aplikacja działała, że w serwerowni gdzieś tam daleko we Francji administrator zdjął kabel i mamy bardzo duże transmisje pakietów. I dopiero zobaczyliśmy to, patrząc na zachowanie aplikacji per host. I co te bazy Time Series oferują, dlaczego są takie ciekawe, przynajmniej do rozważenia i do rozpatrzenia? Ponieważ te wszystkie dane można bardzo mocno przetwarzać w kontekście czasu, w kontekście zmieniającego się czasu. Czy nas będzie interesowało na przykład zgrupowanie jakichś, nie wiem, może średnich, median, minimum, maksimów, na przykład w ujęciu na przykład takich 5-sekundowych slotów z ostatnich dwóch minut, no to te bazy sobie dosyć fajnie z tym potrafią poradzić. No to akurat można też poprosić taką bazę o uzupełnienie z zerami, żeby to dało się nawet, nie wiem, do Excela jakoś ładnie popchnąć, albo do jakichś innych pasji wizualizacyjnych. Jak powiedziałem, te bazy są dosyć mocno optymalizowane pod tym kątem, stąd też mają dosyć dużo funkcji właśnie pracujących na agregatach, bo właśnie jakieś tam mediany, rozkłady i tak dalej, dosyć mocno budowane. To wszystko jest dostępne, nie trzeba gdzieś tam się specjalnie tutaj posiłkować. Plus też oczywiście są budowane jakieś transformacje, tylko na przykład liczenie pochodne. Jak się zmieniają te rzeczy w kontekście czasu. Okej. Dane w takich systemach można pisać na wiele sposobów. Znaczy aplikacja może bezpośrednio wpisać dane do takiej bazy metrycznej, chociażby nawet po protokole HTTP, to wystarczy na jakiegoś tam, jakiś tam endpoint wysłać zapytanie, które my będziemy właściwie chcieli wrzucić. Tak? Czyli wrzucamy taką wartość do takiego timestampa z takimi parametrami. Okej, okay, baza danych to przyjęła. Oczywiście w ten sposób też możemy to wyselektować. I na potrzeby na przykład aplikacji, jeżeli ktoś chce sobie tam wypasować tego JSON-a, to mamy to do dyspozycji. Ewentualnie, no, przypadnie z Java, bo ja nie jestem ze świata Java, można aplikacyjnie za pomocą jakiejś tam API zapisać te dane w odpowiedni sposób. Czyli takie, można zarejestrować jakąś wartość jakiejś metryki w czasie. Co będzie tą wartością? Nie ma znaczenia. To może być coś aplikacyjnego, to może być coś hardware'owego, cokolwiek, na czym Wam zależy, żeby to wizualizować. Jako ta baza danych, przepraszam, wspiera dosyć ciekawy model danych. Ponieważ z jednej strony pozwala przechowywać sobie pewne liczniki i za pomocą API podbijać te liczniki. Czyli przykładowo, za każdym razem, kiedy w naszym systemie zajdzie jakaś akcja, którą byśmy chcieli wizualizować, to na przykład, nie wiem, zalogowanie użytkownika, założenie jakiejś transakcji biznesowej, to cokolwiek, co byśmy chcieli zarejestrować, to możemy podbić taki licznik. I wtedy baza danych będzie tak naprawdę pokazywała i rejestrowała aktualne wartości tych liczników. Więc na przykład, jeżeli byśmy chcieli zobaczyć, jak ten licznik się zmienia w czasie, no to na przykład w jakimś albo zapytaniu tym SQL-podobnym, albo w jakimś panelu wizualizacji typu Grafana albo chronograf, możemy sobie taki licznik na przykład zwizualizować z nałożoną pochodną i będziemy widzieć, jak to się ładnie zmienia w czasie. Ewentualnie oprócz takich liczników, które są podbijane, dekrementowane w jakichś konkretnych punktach czasu, to aplikacja może w wyniku na przykład, nie wiem, jakiegoś schedulera pchać do takiej bazy aktualne wartości jakiejś metryki. Przykładowo nie chcemy na przykład przy każdej rejestracji, przy każdej derejestracji użytkownika podbijać i dekrementować licznika, tylko na przykład co godzinę będziemy pchać do bazy na przykład wynik z zapytania sobie tam gwiazdka z jakiejś tabeli i potem będziemy sobie ten wykres oglądać. Wspierane są także liczniki w kontekście czasu, czyli możemy na przykład aplikacyjnie zacząć mierzyć fragment operacji, którą aplikacja wykonuje i zarejestrować w systemie bazy metrycznej informację, że na przykład pod taką wartością metryki, która w tym wypadku jest licznikiem czasowym, zajęło to na przykład, nie wiem, 23,1 milisekundy.
Różnica w stosunku do takiego zwykłego licznika, czy takiego gauga, który Pan wcześniej opisałem, jest taka, że w tym wypadku baza danych będzie automatycznie wyliczała na przykład 90, 95, 99% tyle i możemy sobie to od razu zwizualizować. Tak? Na przykład dla 99% użytkowników ta operacja trwa poniżej 90 ms. Łatwo zobaczyć tak naprawdę, wiecie, średnie i mediany czasami dosyć mocno oszukują, to znaczy średnie. Czasami lepiej patrzeć właśnie na jakieś takie rozkłady procentowe. Jak mówi Łukasz Szydło, średnio mając nogi w lodówce i głowę w bigarniku, mam średnią optymalną temperaturę do życia. Dosyć prawdziwe. No i finalnie mam jeszcze zbiory. Mamy sety, do których możemy wkładać na przykład jakieś identyfikatory i na końcu się zapytać, jaka jest łączna liczba elementów w takim zbiorze. To jest, by the way, dosyć ciekawa struktura danych. Jeżeli jesteście użytkownikami Redisa, to Redis ma zaimplementowaną świetną strukturę danych o nazwie HyperLogLog. Ktoś używał HyperLogLoga? Struktura danych w postaci zbioru, do którego jesteśmy w stanie wkładać jakąś informację, na przykład jakiś identyfikator. To może być identyfikator użytkownika, na przykład za każdym razem, kiedy on zrobi operację. I ta struktura nie pozwala wyciągać wszystkich informacji, wszystkich identyfikatorów, które do tego zbioru zostały dodane. Ale potrafię odpowiedzieć na inne pytanie. Potrafię odpowiedzieć na pytanie, jaka jest estymowana kardynalność tego zbioru. Tak? Czyli ile mam różnych elementów z pewnym poziomem marginesem błędu. Można się zastanowić, to po co mi taka struktura, która po pierwsze jest niedokładna, a z drugiej strony nie pozwala mi odzyskać danych, które ja w tych danych do tej struktury włożyłem. Znowu, przykład z naszej klasy, ogromnego projektu, gdzie biznes poprosił nasz zespół deweloperski o prostą funkcjonalność. Biznes chciał się dowiedzieć, jak w każdej grupie demograficznej użytkowników, a tych grup demograficznych było bardzo, bardzo dużo, to na przykład, nie wiem, kobiety w wieku lat 20-25 z miejscowości od 17 do 25 tysięcy mieszkańców, no więcej coś w tym stylu, jak poszczególne osoby, użytkownicy przypisane do poszczególnych grup demograficznych używają poszczególnych feature'ów, aplikacji, tych było chyba około 1000. I koncept wydawał mi się na początku banalny, tak za każdym razem, kiedy użytkownik robi coś w systemie, to włóżmy coś do bazy, ewentualnie do pamięci, potem to podliczmy i włóżmy to do bazy. Po uwzględnieniu skali, jaką miał ten projekt, a to była największa aplikacja o największym ruchu w Polsce i przewyższała Google'a i Facebooka przez pewien czas, a po prostu technicznie to nie było możliwe. I struktura pod tytułem właśnie HyperLogLog, którą zespół architektów z naszej klasy wymyślił jeszcze przed Redisem, która pozwalała włożyć do takiej struktury identyfikatory użytkowników, i tych identyfikatorów mogło być 2 do 32 minus 1, czyli dosyć dużo, z zachowaniem właśnie tego, że nie zwracamy wszystkich elementów, ale pozwalamy policzyć kardynalność zbioru. Z prawdopodobieństwem błędów będzie chyba 1,1%, jeśli dobrze pamiętam, z użyciem 11 kB pamięci, gdzie na koniec, tylko na koniec dnia te dane były wyciągane i w postaci właśnie metryki wkładane do bazy, to nagle się znajduje zastosowanie do takich, że tak powiem, struktur danych. Okej, przykład faktycznie jak to działa w rzeczywistości, jeżeli mamy takie struktury danych, takie możliwości. Prosty przykład z mojego ekosystemu aplikacyjnego, gdzie mamy tak naprawdę jakąś aplikację, która zajmuje się realizacją jakiejś tam funkcjonalności. Później mamy kilka middleware'ów ponad nią. Jeden z middleware'ów jest właśnie middleware'em monitorującym. To znaczy on zajmuje się tylko i wyłącznie liczeniem. Przychodzi request, on odpala timer, przepuszcza request w dół do następnych middleware'ów, tam następuje całe przeliczenie i finalnie, kiedy przychodzi odpowiedź z tych dolnych middleware'ów, no to jest tylko zapis do bazy metrycznej i tyle. Cały kod. Nic więcej. Okej, nie jest to kod Java'owy, natomiast Java myślę, że to byłoby dosyć podobne. Można sobie to jakoś tam dosyć prosto wyobrazić. To, co się wiąże automatycznie z takimi, że tak powiem, zagadnieniami, to jest tak naprawdę ilość danych, których może być, tak naprawdę mogą być ogromne ilości. No bo skoro na przykład nie, mamy aplikację, przy której przepustowość to jest 2000 requestów na sekundę i my na przykład dla każdego requestu mierzymy na przykład sobie, nie wiem, 100, 200, 300 różnych parametrów i zapisujemy to, to tego się robi po chwili bardzo, bardzo dużo. Nie? Do czego to można wykorzystać? No oczywiście do analizy i patrzenia, jak aplikacja performuje.
Tylko, że od pewnego czasu te informacje nie są już takie ciekawe. To znaczy, jeżeli na przykład, nie wiem, robimy sobie nowego deploya aplikacji i ktoś by postanowił zobaczyć, czy na przykład aplikacja pod deploy zachowuje się, nie w kontekście, czy działa, od tego mamy testy, ale chciałby zobaczyć na przykład, nie wiem, czy udało się zmniejszyć obciążenie na warstwie sieciowej o ileś tam procent, co było na przykład celem danego release'u, no to może sobie wtedy te dane z bardzo dużą rozdzielczością zobaczyć. Ale patrzenie na dane z bardzo dużą rozdzielczością, które pochodzą, nie wiem, sprzed 3 miesięcy, to właśnie mija zupełnie z celem, nie? I co byśmy chcieli zrobić? Być może byśmy chcieli czasami zrobić taki, powiedziałbym, ograniczyć tą rozdzielczość tych danych, nie? To znaczy, że tam z ostatnich rzędów, tutaj wiadomo, że po lewej stronie jest twarz. I o ile po prawej stronie ja potrzebuję dosyć dużej dokładności, no to po lewej niekoniecznie. A stos, o którym tutaj Wam opowiadam, czyli stos Influxa, posiada tak zwane continuous query. Czyli mogę sobie do takiej bazy wrzucić zapytanie, które będzie mi chodziło ciągle w tle i będzie mi przekładało dane pomiędzy różnymi, że tak powiem, pomiarami. Tak? Nie mówimy o koncepcie tabeli, tylko mówimy o pomiarze. Jak łatwo sobie, że tak powiem, to zapytanie tutaj, tą semantykę i tą tematykę zrozumieć, wrzucamy do bazy zapytanie, które będzie z zadanym interwałem przeprowadzało tak naprawdę operację utraty rozdzielczości. I mogę sobie kilka takich, że tak powiem, zapytań gdzieś tam poustalać. No i na przykład na dane z ostatniego dnia, z ostatnich 24 godzin mogę mieć na przykład, nie wiem, całą rozdzielczość na poziomie milisekund, potem na sekundy mogę przejść, potem już mogę sobie zagregować, a że tak powiem, do 5 sekund, do 10 sekund i tak dalej, w zależności jak dużo tego potrzebuję. Być może dane sprzed roku to mi wystarczą tak naprawdę tylko, nie wiem, z rozdzielczością godzinową albo minutową, bo chcę zobaczyć tylko i wyłącznie trendy. Tylko i wyłącznie trendy. No i w sensie dzięki temu mogę zobaczyć, nie? W sensie możemy zobaczyć tak naprawdę, jak sobie ta aplikacja żyje. I w momencie, kiedy w tym projekcie, o którym Wam opowiadam, zabiliśmy wszystkie te rzeczy, które Wam przedstawiam i co 10 sekund z aplikacji i infrastruktury, bo te rzeczy zdecydowaliśmy się połączyć ze sobą. Znaczy nie chcieliśmy rozpatrywać infrastruktury niezależnie od aplikacji. Chcieliśmy te rzeczy mieć w jednym miejscu, żeby mieć na przykład możliwość złożenia w jakimś panelu rysującym te informacje jakby ze sobą. I co 10 sekund w tej infrastrukturze było zbierane 10 tysięcy punktów pomiarowych. 10 tysięcy. Co sprawiało, że tych danych było naprawdę dużo. Tam było zbierane tak naprawdę wszystko, co się w tym systemie ruszało. To znaczy, że od takich rzeczy typowo aplikacyjnych, banalnych, jak właśnie liczba requestów, czasy przetwarzania tych requestów, w zależności od endpointu, od klienta i tak dalej, po rzeczy związane tak naprawdę na przykład z wykorzystaniem kart sieciowych, z wykorzystaniem pamięci, co pozwalało nam tak naprawdę zacząć lepiej rozumieć aplikację. Nie? Ta aplikacja miała, że tak powiem, taką przepustowość i taki trafik, że te wszystkie systemy, które na ówczesny czas były właśnie jakie, chyba druga wersja Redisa, jeśli dobrze pamiętam, to były obstrzeliwane z prędkością maksymalną, jaką te usługi były w stanie w ogóle obsługi. I patrzenie wtedy na taki właśnie highlight aplikacji i patrzenie na przykład, co się zmienia, czy optymalizacje, które zrobił zespół na przykład deweloperów polegające na przykład na odciążeniu warstwy sieciowej o ileś tam procent, czy to faktycznie zadziałało. Nie? Z drugiej strony, jak już mamy takie, powiedziałbym, dane, które możemy zacząć, po pierwsze, przeglądać w jakimś panelu, no to możemy na tym zacząć się bawić z jakąś właśnie z algorytmami anomaly detection, czyli żeby automaty wykrywały, czy nasza aplikacja przypadkowo nie ma jakiegoś problemu, bo nam jakaś metryka z tych iluś tam tysięcy gwałtownie się zaczyna zmieniać. Taka najprostsza metryka, którą wdrożyliśmy na początek, to jest patrzenie, co się dzieje na takim równaniu. To znaczy, mamy jakąś metrykę na ten moment, nie wiem, to mogą być page views'y, to może być response time, to może być cokolwiek. I nie porównajmy tego z wczoraj, bo porównywanie poniedziałku do niedzieli nie ma żadnego sensu, tylko staramy się porównywać jakby w miarę porównywalne odcinki czasu, nie? Czyli na przykład co się działo tydzień temu, co się działo 2 tygodnie temu, 3 tygodnie i miesiąc temu. Jeżeli ta różnica przekraczała jakąś wartość,
a procentami sobie to najczęściej ustaliliśmy, no to był generowany jakiś notis do zespołu monitorującego system, żeby się przyjrzał tej konkretnej metryce, bo coś tam się prawdopodobnie zmienia. No rzeczywiście ta metryka to jest heurystyka, nie? To jest heurystyka, bo podają to jakieś święta, czasami trzeba porównać dzień pracujący do wolnego, no to wszystko było wcześniej jakby wprowadzane do systemu, żeby on nie powodował jakichś tam zbędnych alertów. I oczywiście dużo rzeczy można zrobić, powiedziałbym tak nawet in-house'owo, bez z użyciem gotowego i bardzo niedużego wysiłku, w sensie gotowych rozwiązań i niedużego wysiłku, a z drugiej strony, jeżeli ktoś by chciał głębiej poanalizować dane, które gdzieś tam ma, bawiliśmy się przez chwilę na przykład biblioteką IGAS od Yahoo, dedykowane rozwiązanie do wykrywania anomalii, które oferuje bardziej zaawansowane algorytmy niż takie patrzenie na różnice jakieś tam metryki. Rozdział to właśnie nie ten. To była biblioteka Twittera o nazwie Anomaly Detection, którą też używaliśmy, wspólnie z biblioteką, która się nazywa Breakout, która pozwalała wykrywać zmiany w trendach danych metryk. Nie tylko patrzenie na metrykę, ok, bo mamy metrykę taką, że nagle mi po prostu skoczyło to 2000% do góry, bo to jest bardzo łatwo wychwycić, ale te biblioteki zasilone danymi z takiej właśnie bazy metrycznej potrafią wykrywać bardziej zaawansowane i bardziej skomplikowane zmiany w tych trendach. Oczywiście nie aplikowaliśmy tego na wszystkich metrykach, bo nie wszystkie metryki są istotne w kontekście systemu. No, zazwyczaj myślę, że zespół wie, które z tych obszarów były faktycznie dosyć interesujące. Większość z tych takich kluczowych metryk dla tego systemu były zbierane różnego rodzaju dashboardy. Te dashboardy potem były oczywiście automatycznie monitorowane i w ten sposób system był dodatkowo monitorowany. Z racji tego, że gdzieś tam w tych systemach bardzo często mamy jakieś takie rzeczy utrzymywane przez zespoły DevOpsowe czy administratorów, nagiosy za Bixy czy tego typu rozwiązania, większość z nich jest też wyposażona w różnego rodzaju pluginy, które są w stanie podpinać się do takiej bazy metrycznej i na przykład zacząć monitorować jakąś metrykę. W tym przypadku jest to akurat nagios Inflats plugin, który z poziomu serwera monitoringowego nagiosa jest w stanie podłączyć się do bazy metrycznej, wykonać pewne zapytanie i tak jak większość pluginów do nagiosa i jego czeków, to bardziej o czeka chodzi, czyli sprawdzenie, gdzie się ustala dwa poziomy tak naprawdę krytyczności danej metryki, od jakiej wartości ktoś powinien być zaalarmowany, bo to jest ostrzeżenie i od jakiego poziomu ktoś powinien być zaalarmowany, bo to już jest alert i to jest rzecz krytyczna, no to tylko tak naprawdę dane zostaną wyciągnięte z bazy metrycznej, porównane do ustalonych wartości i system będzie monitorował. I tak sobie powiedziałem, nie? Ten stack, którego tutaj wspomniałem, czyli telegraf, Influx, kapacitor i chronograf, gdzie tylko o dwóch elementach tak naprawdę opowiedziałem, o bazie danych, o danych bazie metrycznej, która służy jako to time series, ten storage, plus telegraf, który jest tylko prostym demonem, który jest w stanie podłączyć się do jakiegoś źródła, ewentualnie my aplikacyjnie będziemy w stanie się do niego odpowiedzieć. To jest oczywiście tylko jedno z rozwiązań. Takich rozwiązań na rynku jest dużo, nie? Część zespołów używa Influxa, część zespołów będzie używała, nie wiem, Prometeusa, część zespołu w ogóle inaczej do tego podejdzie, będzie na przykład pchała tego jednego Elasticsearcha i jakoś inaczej będzie to sobie to wszystko wyciągało. Z tym to nie ma znaczenia, tak? O ile mamy tak naprawdę tylko narzędzie, które nam pozwoli osiągnąć ten cel, w tym wypadku tym celem będzie tak naprawdę zrozumienie, jak ta aplikacja działa, tak? I zobaczenie, jakie są te być może trendy i problemy, no to ten zestaw narzędziowy jest tak naprawdę dosyć mocno wtórny, tak? W sumie cała że tak powiem, cała idea by się spodobała zasadniczo do czterech obszarów, tak? Z jednej strony potrzebujemy coś zebrać. Czy to będzie wypychanie takim, powiedziałbym, pushem z aplikacji, czy to będzie wypychanie pulem z na przykład z telegrafu, a nie ma znaczenia. Zeskładować to z uwzględnieniem właśnie jakiegoś uwzględnienia kontekstu czasu, że te dane po pewnym okresie czasu nie są już tak przydatne na takim bardzo głębokim poziomie dokładności. Nie? Tam trzeba powodować utratę rozdzielczości, żeby po prostu naszego projektu nie zabiły dane. Te dane trzeba jakoś zaprezentować. W skład stosu Tika wchodzi aplikacja Chronograf, natomiast
bardzo często już mamy w zespołach, mamy gdzieś tam w infrastrukturze chociażby grafane podpięto i większość z tych rozwiązań, które tutaj wspominam, czy chociażby taki właśnie Influx może występować jako data source do Grafana. To znaczy Grafana może się podpiąć pod takiego data source'a, można w postaci zwykłego zapytania, takiego ala select, określić, jakie dane my chcemy z tego systemu wyciągać i to zwizualizować. Nowe wersje Grafana też oczywiście nam potrafią zrobić alertowanie, jeżeli ktoś nie chciałby używać jakiegoś innego rozwiązania i finalnie tak naprawdę zareagować. Czy to będzie reakcja automatyczna, triggerowana na przykład na BIOS-em, zapisem, czy jakimkolwiek innym rozwiązaniem. Chodzi o to, żeby tak naprawdę wykryć ten problem. Do czego nam się kiedyś przydały właśnie tego rodzaju narzędzia? Ta aplikacja, o której wspomniałem, ona była przez długi czas utrzymywana w AWS-ie. Aż zaczęły przychodzić do tego AWS-a rachunki rzędu 100 tysięcy złotych za miesiąc. Ze względu na skalę tego systemu i zespół podjął decyzję o tym, że będziemy tą aplikację migrować. System był migrowany na dedykowaną infrastrukturę, która była do tego projektu przygotowana. Wydajność z tego tej infrastruktury była chyba 8 czy 9-krotnie gdzieś tam mocniejsza. I dokonując migracji tej całej infrastruktury i całej aplikacji, zespół administratorów gdzieś poustawiał jakieś zabezpieczenia antywirusowe, jakieś zabezpieczenia na poziomie kart sieciowych. I wszystko działało. Do czasu. Zapomnieliśmy o tym, że tak naprawdę aplikacja cały czas rośnie. Ten trafik cały czas rośnie i więcej w okresie po dwóch latach od migracji zaczęły się z aplikacją dziać dosyć dziwne rzeczy. Pierwotnie nie mogliśmy dojść do tego, dlaczego na przykład aplikacja przez cały dzień pięknie się zachowuje, ale ma takie w sumie kilkunastosekundowe okresy, gdzie zamiast poprawnie zwracać 200 tam na jakimś serwerze, zwraca 500, po czym nie ma, że tak powiem, w logach szansy i żadnych informacji, które pozwoliła znaleźć problem. I zaczęliśmy patrzeć właśnie na wykresy, patrzeć na metryki, ale nie takie właśnie aplikacyjne, tylko metryki właśnie takie, powiedziałbym, już hardware'owe, typu na przykład przepustowości kart sieciowych. I zaczęliśmy rozumieć, że skoro wykres się bardzo mocno wypłaszcza na górze, to znaczy, że aplikacja się obija o jakieś limity i coś po prostu nakłada taki, powiedziałbym, bardzo mocny gadaniec, to zaczęliśmy wszystkie, że tak powiem, nasze wykresy odpowiednio anotować. To znaczy wszystkie hard limity w systemach, jakiekolwiek były znane, czy to były hard limity wynikające z hardware'u, czy to były hard limity wynikające na przykład z ustawień administratorów, którzy nałożyli na przykład jakieś tam parametry, chociażby na CTL-a w Linuxie, były wizualizowane na poszczególnych wykresach. Jednocześnie jak aplikacja, jak zespoły deployowały sobie automatycznie te wszystkie aplikacje, to wszystkie wykresy były automatycznie anotowane informacją, jaka aplikacja, w jakiej wersji, z jakiego branża, z jakiego tam, wszystkie te kluczowe informacje były dodawane na wykresie. W momencie, kiedy występował problem na produkcji i można było tak naprawdę zobaczyć, jak te wszystkie rzeczy nałożone na siebie w czasie, i zmiany w aplikacji, i zmiany w trendach, i release'y są skumulowane w jednym miejscu, to tak naprawdę bardzo często przyczyna była podana na tacy. Można było na przykład zacząć patrzeć na zmiany w trendach, które były ujawniały się na przykład, nie wiem, po tygodniu działania aplikacji, i skorelować to dokładnie do jednego z jakimś konkretnym deployem aplikacji i zrobić to w 10 sekund. Oczywiście, co tak mówię, nie jest to jedyne rozwiązanie, które jest dostępne na rynku. Takich rozwiązań jest tutaj dużo. Można też oczywiście takie metryki na przykład raportować za pomocą takich tuli, jak jakieś APM-y numerikowe czy podobne rozwiązania trace'y. Zasad narzędziowy jest tak naprawdę tutaj dosyć, powiedziałbym, swobodny. Celem byłoby wypchanie tych wszystkich informacji, które jest sens wypychać, i odpowiednie ich przetwarzanie, reagowanie i wykorzystywanie gdzieś tam w aplikacji. Słuchajcie, z mojej strony dzięki. Niestety nie uda się zrobić demo, który sobie gdzieś tam przygotowałem, bo laptop, tak jak widzieliście wcześniej, troszeczkę odmówił współpracy z rzutnikiem. Także chyba z mojej strony to będzie wszystko. Jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało. Ja też oczywiście będę gdzieś tutaj się kręcił na tym etapie, więc jeżeli ktoś by chciał również coś porozmawiać, to bardzo chętnie.
Dobra, z mojej strony dzięki i Jackowi oddaję głos. Ale zanim Jackowi, to...